Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Łukowicz. Chciałbym zrobić taką przekładnię planetarną w tym odcinku. No i jak ona wygląda, to mogę chyba to pokazać nawet. Mam ich tutaj kilka, a ona wygląda mniej więcej w ten sposób. Chodzi o to, że mamy trzy zębatki, mówiąc tak nieprofesjonalnie. Jedna jest na zewnątrz i zęby ma skierowane do środka, a kolejne siedzą w środku tego układu. Mamy także ramię, które nazywają tutaj arm. I teraz nazwy tych kół są takie. Ta zewnętrzna zębatka, zewnętrzne koło zębate nazywa się Big. Koła niebieskie to są koła planetarne, dlatego nazywają się planet. No a koło centralne to jest koło, które przypomina Słońce. W związku z tym będzie nazywało się Sun. No i teraz taka przekładnia planetarna działa w ten sposób. Czyli jeżeli przesuwa się koło zewnętrzne i przesuwa się koło wewnętrzne, to te, które są tutaj planetami, dopasowują się jakoś do niego i działają także wtedy, kiedy będę kręcił jednym z takich kół zupełnie dowolnie. Usunę driver, który tutaj był dodany. No i teraz myślę, że można byłoby już je zacząć obracać. Więc tak może to wyglądać w przypadku, kiedy swobodnie kręcę sobie jedno z tych kół. Jeżeli uruchomię animację, to wtedy obroty tego koła będą się zgadzały z tym, co rzeczywiście powinno mieć miejsce, tak jak to widać w tej chwili. A więc zrobienie czegoś takiego nie jest wcale aż takie skomplikowane, jak mogłoby się wydawać, chociaż początkowe rozważania mogą przyprawić o ból głowy. W związku z tym zbuduję po prostu taki układ, wpiszę odpowiednie wzory w odpowiednie miejsca i to będzie działać. Natomiast rozważania teoretyczne, dlaczego tak należy to zrobić, a nie inaczej, zostawimy sobie na inny odcinek, który będzie uzupełnieniem do tego właśnie tutoriala. A więc zaczynajmy od zera. Może na początku zatrzymam animację, wcisnę Ctrl-N i rozpoczniemy od zerowego pliku Blendera, w którym dodam coś takiego jak zwykły mesh. Na początku jeszcze Shift-C, aby zobaczyć, co jest na scenie. Mam tutaj zwykłą lampę typu Sun, którą również mogę usunąć przez X. No i kamera również będzie mi potrzebna, więc zostanie mi tylko zwykła, najzwyklejsza siatka. Sprawdzę teraz, jakie elementy mogę dodać za pomocą menu, które mam dostępne pod klawiszem Shift A. I widzę, że już widzę. Widzę, że w tym menu znajduje się polecenie Gears. To polecenie Gears właśnie wykorzystamy, dodając koło zębate, które wyglądać będzie w taki sposób. Jeżeli nie mamy takiego polecenia w menu, to należy włączyć odpowiednią wtyczkę. A więc naciskam Ctrl-Shift-U i w tym oknie, które otwiera się, wybieram sobie add-ons. Mogę włączyć także testing i wyszukuję coś takiego jak EX, aby znaleźć wtyczki, które nazywają się Extra Objects. Jedna z nich dodaje krzywe, a druga dodaje meshę. I nam chodzi właśnie o taką, która dodaje meshę. Wystarczy tylko zaznaczyć checkbox po prawej stronie w takim oknie i wtyczka będzie włączona. Wtedy będziemy mieli dostępne polecenia po Shift A, które będą dodawały tego typu eleganckie kółko. To, co teraz będzie mi potrzebne, to odsunięcie tego kółka. I teraz, jeżeli spojrzę z góry na swój układ, to proszę zobaczyć, kółko stoi w jakby trzech jednostkach od centrum. A więc to kółko, które mogłoby być teraz tutaj w centrum, to moje tak zwane słoneczne, będzie musiało mieć promień 2, a tak naprawdę dwa razy większy niż to. To miało promień jakiś tam i zaraz sobie dodamy następne kółko, aby zobaczyć jaki. A więc dodaję gear. OK. I teraz jeżeli wcisnę klawisz T, to będę mógł sobie tutaj wyregulować te kółka i ustawić ich dodatkowe parametry. To jest w tym miejscu. Powiększę, by było trochę lepiej widać. I mamy na początku liczbę zębów. Jest także coś takiego jak promień. Oba te parametry wpływają na to, jak kółko jest zrobione. Proszę zobaczyć, teraz na przykład jest bardzo drobno zębate. Załóżmy, że dam dwa razy większe kółko niż to, które było tutaj. To miało 12 zębów. Możemy nawet napisać małą dwunastkę. Próbuję teraz włączyć Giris Pencil. O, dobrze, 12. Natomiast to będzie miało zębów aż 24. W związku z tym dodam jeszcze raz, aby mieć możliwość edycji parametrów. I tutaj będą 24 zęby. No i ponieważ chciałem mieć dwa razy większy promień, to tam, gdzie jest radius, wpiszę 2. Tak się składa, że przy takich ustawieniach to kółko będzie pasowało dokładnie do tego mojego małego kółka, które tutaj już mam. No i to właśnie o to chodzi. W tym przypadku to kółko ma 24 zęby. Natomiast wpiszę sobie 24, żeby nie zapomnieć. Dodam także jeszcze jedno kółko przez taką samą operację, przez Shift A, Gears. I teraz to kółko nakłada się na już dodane, w związku z tym nie widać go, ale dodam jeszcze jedno większe, będzie miało 48 zębów. A promień powinno mieć równe 4, ponieważ chciałem, aby było jeszcze większe i aby mieściło w sobie również to malutkie kółeczko, które tutaj mamy. No i po drugiej stronie jeszcze ewentualnie wszędzie indziej. Z tym, że problem jest taki, że to kółko jest podobnie jak poprzednie dwa
skierowane na zewnątrz ze swoimi zębami, a chciałem mieć tak kółko do wewnątrz. W związku z tym zamiast takiego promienia wpiszę tutaj minus 4. No i teraz mam zęby do wewnątrz. Przy okazji widać, że one będą pasowały całkiem nieźle, a nawet doskonale, do średnicy tych kółek, które teraz mam w środku. Jak widać, kolor tego kółka jest niestety ciemniejszy troszeczkę, co wiąże się z tym, że ma on normalne skierowane na zewnątrz lub do wewnątrz, w każdym razie inaczej niż pierwowzór. W związku z tym teraz mogę włączyć sobie tryb edycji i nacisnąć Ctrl-Shift-N, aby przeliczyć normalne w odpowiednią stronę. I teraz jest już wszystko w porządku. Pozostawię te kółka w taki sposób, w jaki one wyglądają. Natomiast jedyne, co zrobię, to dopasuję je tak, aby one o siebie nie zahaczały. Teraz, jak widać, zęby są w kolizji. No i niestety będzie trzeba to poprawić. Weźmy sobie te 12. Napiszmy może gdzieś tutaj, żeby nam to nie przeszkadzało. No i 48, żebyśmy nie zapomnieli. Mamy na tym kółku dużym. Teraz małe kółko mogę troszeczkę przekręcić, ale nie będę kręcił go teraz w trybie obiektowym, ponieważ to wprowadzi do niego dodatkowy obrót, który będę miał tutaj na osi Z. Nie chcę tego. Zamiast tego w trybie edycji przekręcę je bez najmniejszej szenady, ustawiając je po prostu odpowiednio tak, by wszystko pasowało ładnie. Ok, więc teraz mam koła przygotowane do tego, aby wprowadzić tutaj dodatkową rzecz. Otóż to, co będę chciał zrobić, to to, żeby wtedy, kiedy pokręcę sobie kołem tym dużym, żeby się kręciło również małe kółko i żeby ono przesuwało się dookoła tego centralnego koła, które nazywać się będzie SAN. Aby takie coś mogło nastąpić, potrzebuję w środku tego układu jakiś obiekt. I ten obiekt to może być na przykład jakiś krzyżak albo coś jeszcze podobnego. Zrobię taki element, który będzie krzyżakiem tutaj i ten element przeskaluję, może inaczej, S, przeskaluję go do takiej mniej więcej średnicy i rozciągnę go jeszcze w osi X, tak aby sięgał mniej więcej do środka tego mojego kółka. O tak. To będzie ramię tak zwane i to ramię będzie poruszało moim małym kółkiem, więc kółko powinno być do tego ramienia zaparentowane. Ctrl-P, parent to object. Jeżeli teraz obrócę sobie ramię, widać, że kółko również będzie się obracać, natomiast ono samo powinno się obracać wokół własnej osi podczas takiego przekręcania się. To ramię oczywiście teraz przenika się z tymi kółkami, a więc musiałem je podnieść trochę wyżej, ale teraz już nie jest to takie istotne. Mogę to zrobić po prostu tylko dla celów kosmetycznych ewentualnie. No i dobra, mam teraz swoje koła przygotowane i to, co potrzebuję policzyć, to jest sposób, w jaki obraca się to ramię oraz to moje małe kółeczko, w zależności od tego, jak kręci się to duże koło i koło o nazwie SUN. Nawiasem mówiąc, te nazwy powinien tutaj poustawiać, więc nazwę je po prostu SUN. Ok, to duże koło mogę nazwać na przykład Big. To małe będzie się nazywało Planet. No i to ramię, które tutaj mamy, nazwiemy sobie po prostu Arm. A więc wszystkie elementy mam ładnie ponazywane i dzięki temu na scenie będzie porządek. Teraz, aby zrobić ruch takich kół, potrzebuję wyliczyć obrotowe prędkości tego koła oraz obrotowe prędkości tego ramienia. Robię to za pomocą driverów. To dlatego, że w innym przypadku nie będzie to dobrze działało. Być może znalazłby się ktoś, kto taki rig by zaproponował, więc proszę w komentarzach ewentualnie podać film do niego. Natomiast ja tutaj wstawię zwyczajnie panel z animacją. A więc wybiorę sobie stąd Graph Editor. No i tutaj zamiast edytora krzywych włączę sobie drivery. I teraz będę potrzebował dwóch driverów. Jeden będzie sterował obrotem na osi Z dla tego ramienia, a drugi driver będzie sterował obrotem na osi Z tego kółka, więc kliknę w położenie, czy też we współrzędną Z dotyczącą obrotu dla takiego koła i dodam pojedynczy driver. Tak samo zrobię dla ramienia. Insert single driver i od razu widać, że w tym miejscu tu się driver pojawił. Konfiguracja takiego drivera jest już rzeczą dosyć skomplikowaną i można ją wykonać używając panelu, który tutaj otwieram klawiszem N, podobnie jak w widoku 3D. I teraz w tym panelu muszę zdefiniować sobie zmienne, które będą używane do obliczania rotacji tego mojego ramienia. Zmienne te będą się nazywały B od dużego koła i dodam kolejną zmienną, będzie się nazywała S od koła, które nazywa się SUN. I teraz dla pierwszego koła jest to Transform Channel. Rzeczywiście będzie to koło o nazwie Big i będziemy brali Z Rotation.
Natomiast dla koła typu Sun i zmiennej S będziemy mieli Transform Channel dla koła Sun i będzie to również Z Rotation. Tego typu przygotowane zmienne w przestrzeni świata będziemy mogli wykorzystać do określenia tego Scripted Expression, które tutaj mamy. No i ruch tego ramienia jest wyrażany takim dosyć prostym wzorem, który tutaj po prostu wpiszę, nic innego nie muszę kombinować. A więc wpiszę sobie coś takiego. O ile pamiętam, to mamy tak B, czyli obroty tego mojego koła, razy jego rozmiar 48, plus, i tutaj będzie S, czyli prędkość obrotowa tego koła, które nazywa się Sun, razy jego wielkość, która wynosi 24. I to wszystko będzie dzielone przez 48 plus 24. To jest wzór na obrót tego koła. Nie na obrót koła, przepraszam, tylko na obrót tego ramienia. Możemy to sprawdzić. Jeżeli będę teraz kręcił jednym z takich kół, to ramię powinno zacząć się przekręcać w jakiś tam sposób. No i jest nadzieja, że to jest dobry sposób. Możemy także sprawdzić dla dużego koła. Jeżeli nacisnę R, to będę obracał dużym kołem i widać, że tutaj również ramię się kręci, ale już z inną prędkością. Pozostaje mi tylko zdefiniować obrót tego małego kółeczka. No i ten obrót będzie również sterowany driverem, a więc jak kliknę tutaj w Z Euler Rotation, mam ustawienia moich driverów i tak samo jak poprzednio, muszę zdefiniować swoje zmienne, a więc podobnie dodam sobie tutaj koło typu Big, które będzie się obracało we współrzędnej Z w przestrzeni świata i dodam drugą zmienną, która się będzie nazywała S, która w kanałach transformacji będzie wybrana jako obiekt Sun i będzie również obracała się, będzie korzystała ze zmiennej obracanej w ten sposób. No i teraz wpisuję tutaj wyrażenie dla małego koła. I z tego co pamiętam, to jest troszeczkę inne wyrażenie. Mamy tutaj coś takiego jak B minus S. Nie wiem, czy to będzie działać, więc zaraz sprawdzimy. To jest oczywiście w nawiasie. I to będzie dzielone przez nawias i tutaj będziemy mieli sumę dwóch ilorazów. To będzie rozmiar tego małego koła, czyli 12, dzielone przez 24, plus 12 dzielone przez 48. To jest suma jakby takich elementów określających ratio tych kół. No i teraz jak dam Enter, powinno być wszystko ok. Sprawdzimy to za pomocą obrotów któregoś z tych kół. To czego oczekuję, to to, żeby zęby się nie przenikały. Teraz jeżeli będę kręcił w ten sposób, to widzę, że wszystko do siebie elegancko pasuje, to jest bardzo dobrze. Natomiast dolne kółko, czy też raczej to słoneczne, jeżeli obrócę całość, również generuje mi dobre obroty zarówno na sobie, jak i na tym dużym kole. Ok, jeżeli tego typu efekt udało mi się osiągnąć i wszystko działa, mogę teraz zamknąć panel z driverami. No i teraz wystarczy tylko skopiować tak małe kółko w różne inne miejsca po to, by stworzyć wrażenie takiego większego zestawu, który się będzie jakoś tam obracał. Weźmy także sobie tutaj, skopiujmy ten obiekt, który jest arm. O, przepraszam, powinienem skopiować raczej w trybie edycji, po to, by nie nakładać na niego żadnych dodatkowych więzów, a więc Shift D, teraz R, obrócę go w ten sposób i ustawię. Teraz mam już jeden obiekt, no i to kółko, które tutaj jest w trybie obiektowym, skopiuję przez Shift D, postawię z tej strony. Ona będzie tu oczywiście pasować. Weźmy sobie, może włączmy podgląd siatki. Jak widać, pasuje doskonale. I także będzie pasowało w tym miejscu. I jeszcze widzę, jeszcze raz i ustawię tutaj. O, teraz mamy eleganckie dopasowanie tych wszystkich czterech kół. Jeżeli będę kręcił moim kołem zewnętrznym, to widać, że te małe kółka będą idealnie się dopasowywać do miejsc, które są dla nich przeznaczone. Po prostu. Dobra, więc skoro mamy coś takiego, możemy teraz uruchomić automatycznie tego typu ruch, na przykład za pomocą prostych własności. Jeżeli otworzę sobie ten panel, to mogę dodać do tego środkowego kółka, do kółka typu Sun, jakiś prosty driver, który tutaj będzie wymuszał poruszanie się. Napiszę tylko framę. I teraz przemnożę to frame przez pi. I podzielę przez 180 stopni, aby przeliczyć radiany, które dostaję z tego frame na stopnie. I teraz to spowoduje, że doda mi się automatycznie tutaj driver, który w trakcie animacji będzie obracał mi moje koła. Taki ruch może być robiony automatycznie, może pochodzić ze skopiowanego obrotu z jakiegoś innego miejsca. Natomiast tym kółkiem, które jest zewnętrzne, mogę
kręcić sobie niezależnie. W związku z tym mogę wziąć myszkę i przekręcić te kółka tak, aby zobaczyć, jak działają. Jest to super sprawa, polecam wszystkim zabawę tego typu układem. No i cóż, pokażcie mi swoje przekładnie planetarne. Polecam na przyszłość polski kurs Blendera. Do zobaczenia, udanego blenderowania.